Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam troszeczkę powiedzieć na temat nawilżacza powietrza. Czy warto taki nawilżacz powietrza w domu mieć? Od razu Wam powiem, że warto, dlatego że szczególnie właśnie w takim okresie zimowym, kiedy kaloryfery nam grzeją, w domu powietrze mamy bardzo suche. Kupcie sobie nawilżacz, znaczy taki tester wilgotności powietrza, to zobaczycie, że to jest na poziomie 30%, może i 25%, to jest bardzo, bardzo mało. Prawidłowa wilgotność powietrza w pokoju powinna być na poziomie od minimum 40% do maksimum 60%. Ja mam teraz 42% wilgotności. Więc jest to takie, powiedzmy, minimum, jest tak fajnie, dobrze, lepiej się zasypia i w ogóle lepiej się funkcjonuje, powieki nie wysuszają się tak, znaczy oczy, i jest z tego dużo korzyści. Używam nawilżacz od kilku lat. Jest to nawilżacz taki firmy Stadler Form. A, tam jest widoczne. I nawilżacz powietrza jest teraz wyłączony. Ja go załączę. On działa w taki sposób. On się teraz załączył. I on pokazuje, tutaj ma takie diody. Pokazuje, na jakim poziomie jest teraz wilgotność. On jest w stanie takim teraz gotowości. To znaczy, że wilgotność właśnie w pomieszczeniu jest odpowiednia. Można mu nastawić większy poziom wilgotności. To on się załączył teraz i będzie sobie pracował. Tyle to jest chyba 50%. Tak więc jak on uzyska te trzy jego kropki tutaj, to jest 50%. Jak on uzyska 50%, to on się samodzielnie wyłączy. Można ustalić mu szybkość. Ale tak jest dosyć głośny. Się to postaram. Tutaj przyłożę mikrofon do tego. Mikrofon jest w odległości około 15 cm. No, w każdym razie na takim właśnie pierwszym. I jest całkiem przyjemny, może nawet działać w nocy. Natomiast jeśli chodzi o niego, problem jest taki, że musielibyście sobie uzupełnić tutaj wodę. Jeśli chodzi o wodę, należy nalewać wodę z kranu, nie taką przefiltrowaną, tylko po prostu taką z kranu. On musiałby działać przez całą noc na full, czyli na te wszystkie tutaj diody, dlatego że tak, jak on pracuje teraz, on pracuje cicho, ale moment włączania i wyłączania tego nawilżacza jest dosyć głośny. Ja to teraz Wam zademonstruję. Słychać takie kliknięcie, dosyć intensywne. To było to kliknięcie, które teraz właśnie było słychać. No jak ktoś głęboko śpi, no to pewnie mu nie przeszkodzi. Niech on sobie tutaj chodzi i działa. Ja mu tutaj pokażę. 25 stopni, 42% gotności. Tak więc polecam Wam to urządzenie, bo bez tego urządzenia miałbym tu około ponad 20% wilgotności i właśnie tak miałem, dlatego się zdecydowałem. Lepiej się śpi i jeśli siedzi się dużo przed komputerem, też ma się jakieś roślinki, no ogólnie jest to lepiej dla oczu i ogólnie lepiej dla oddychania. Polecam, jeszcze powiem Wam troszkę takich technicznych właściwości. Jest to nawilżacz ewaporacyjny, czyli on działa w taki sposób najbardziej naturalny. Polega na tym, że on ma w środku filtry, dwa filtry
I nawilżenie odbywa się poprzez odparowanie właśnie wody z powierzchni tych filtrów, czyli najbardziej naturalny. Zasada działania jest podobna do tego, jak odparowywuje woda z asfaltu. Czyli jest to takie, no właśnie, najbardziej naturalne. Nie wiem, jakie są inne nawilżacze, ale wiem, że ten typ nawilżacza, niekoniecznie ten model, ale ten typ nawilżacza właśnie ewaporacyjne, to są te właśnie, które są takie najlepsze, najprostsze. Działający na takiej prostej zasadzie. Ten ma jeszcze tutaj taką dodatkową opcję. Można tutaj sobie wlać olejek zapachowy. No i będzie fajnie pachniało przy okazji. Tu jest poziom wody. Tak więc wszystko mamy pod kontrolą. Wszystko jest jasne. Mamy też tutaj kontrolkę. Jest lampka. Kiedy wymienić filtry? Ogólnie filtry wymienia się 2 razy w roku, czyli raz na pół roku wymienić filtry. Ja ogólnie te filtry wymieniam raz na rok i też jest dobrze. I co jeszcze? W środku jest kostka z nanosrebrem po to, żeby uzdatnić wodę, żeby nie robiły się tam różne dziwne rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie, napiszcie, czy wy używacie także u siebie w domach nawilżaczy powietrza, jakie macie i jak jesteście z nich zadowoleni, jak to wpłynęło jakoś bardzo na wasz komfort życia, czy jakoś tak nieznacznie, nieszczególnie. No to tyle, co wam dzisiaj chciałem wam powiedzieć na temat tego nawilżacza. Mam go około 2 lat. Na razie funkcjonuje, pracuje, nie zepsuł się. Jestem z niego zadowolony. No, co do wyglądu, to już jest każdego kwestia gustu. Jak mu się wpasuje oczywiście do pokoju. To tyle. Pa, pa.